Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a to są nasze zielonodomkowe vlogmasy. I witam Was z takim pięknym strojkiem, który przygotowała w przedszkolu moja córka i nie wiem jak Wy, ale ja uważam, że jednak ozdoby przygotowane przez nasze dzieciaki to są te najpiękniejsze i najcudowniejsze. Także tutaj Was witam takim świątecznym akcentem, a dzisiaj będzie trochę o roślinach, trochę o świętach i trochę poprzesadzamy razem roślin jeszcze dalej do ceramisu. Zapraszam Was serdecznie. Także taki właśnie przygotowała piękny stroik. I nieważne, że my raczej stawiamy na inną kolorystykę, naprawdę ja jestem zawsze zachwycona tym, co dzieci przygotują, bo to jest ta największa radość dla mnie gdzieś w te święta właśnie patrzeć, jak oni się cieszą z tych przygotowań, że coś zrobią sami. Jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Tutaj panie naprawdę przedszkolanki, myślę, świetną wymyśliły zabawę dla dzieciaków, bo były naprawdę dzieci zachwycone tym, że przygotowały coś samodzielnie, takie można powiedzieć mini choineczki. I fajnie też wykorzystali takie rzeczy jak szyszkę czy plasterek pomarańczy. Także bardzo, bardzo sympatyczny akcent świąteczny w naszym domu się pojawił. Także chciałam wam pokazać i pochwalić może trochę. A jak już się chwalimy, to jeszcze pochwalę się tym fikusem liratą, który można powiedzieć, że to jest taki zmartwychwstały kwiatek w naszym domku, ponieważ zaczął tracić liście i ja już myślałam, że ten kwiatek w ogóle pójdzie na totalną stratę, kiedy to wypuścił tego liścia, jak takie zielone serduszko dla mnie. I od tego czasu, kiedy Wam ostatnio pokazywałam, ten nowy liść też się rozwinął, także już mamy dwa nowe liście, no i wszystko rokuje na to, że przetrwa. No ma te kropeczki, takie, o których Wam wspominałam w ostatnim filmie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam, przeglądnijcie, to jest chyba pierwszy z vlogmasów, gdzie mówię właśnie, dlaczego ten fikus ma takie kropki i nie trzeba się nimi w ogóle, naprawdę, nie trzeba się nimi w ogóle przejmować. Nie jest to nic strasznego, to nie jest grzyb, to nie jest pasożyt, to nie jest żaden szkodnik, także tutaj można powiedzieć przyczyny takie fizjologiczne, można to uznać, że to są takie piegi na tym fikusie, także no zobaczymy, najwyżej te liście jak odrzuci, bo tak pewnie będzie, bo już tak przyżółknięte są, to myślę, że dalej będzie wyglądał fajnie, bo będzie takim po prostu drzewkiem na takim pniaczku, także coś, co myślałam, że pójdzie na straty, a tutaj proszę, chyba będzie dobrze. A co mamy do przesadzenia? Do przesadzenia mamy te sadzonki, które też pobierałam wspólnie razem z Wami. Wypuśćcie, popatrzcie, jakie długaśne korzenie. Nie wszystkie są super przekorzenione, bo jak sobie poglądamy te sadzonki, każdą z osobna, no to mamy sadzonki, które mają naprawdę fajne, długie wąsy. Jest kilka tutaj korzeni, też jeden taki główny, ale ten główny już widać wypuścił te korzenie właśnie drugiego rzędu, które odchodzą w bok. I to jest naprawdę roślina już mocno gotowa do tego, żeby ją przesadzić. I nawet wypuściła taki pęd dodatkowy. Także widać, że jest jej ok. Nowe liście są w ogóle prześliczne. Prześliczne, mają mocny kolor. Są takie bardziej zielono-zielone. One z czasem się wybarwiają bardziej na złoto. Bo w ogóle zapomniałam powiedzieć z tego wszystkiego. To są sadzonki Ktenante odmiana Golden Mosaic. No tutaj tego golden jeszcze nie widzimy. Widzimy taką właśnie ciemną zieleń i jasną zieleń. Natomiast te zielone fragmenty, one docelowo stają się takie złote. Takie bardziej żółte, takie żółto-kremowe. Natomiast tu są jeszcze całkiem takie zielone. No wygląda ta sadzoneczka naprawdę sympatycznie. Mam jeszcze trzy inne. To jest taka ładna też sadzonka. Tutaj widać, że to są ten liść, który miała wcześniej. I tutaj ta wariegacja już ma ten kolor taki charakterystyczny, taki bardziej żółty. No a nowe liście, to tak jak widzicie, są bardziej zielono-zielone. Natomiast są prześliczne, naprawdę uwielbiam tą roślinę, ma przepiękną tą wariegację. No też piękne korzenie. Tutaj aż trzy wąsy. Ta się jako pierwsza generalnie ukorzeniła i też widać, że są te takie malutkie korzonki. Tego właśnie szukamy. O to chodzi. One właśnie spełniają tą funkcję, że tym roślina pobiera sobie wodę. Natomiast te długie korzenie to głównie mają na celu stabilizację rośliny w podłożu. Także druga taka sadzonka. No i dwie sadzonki, które są zdecydowanie gorzej ukorzenione. Ta jest jeszcze całkiem spoko, bo ma trzy korzonki. Widać, że troszkę później się zaczęła ukorzeniać, ale ma już trzy, to muszę odłożyć, ma trzy korzonki. No nie mają jeszcze tych, za dużo tych korzonków, tego
tego drugiego rzędu. Natomiast też wypuszcza nowy pęd. I ją też sobie przesadzę. O, to się przyczepiło coś tylko do tego. No, korzenie są zdrowe, białe. To lubimy widzieć właśnie, że one są takie białe i widać, że rosną. To po prostu dosłownie po roślinie widać, że one mają taką końcówkę zakrągloną. No i sadzonka, która ma się najgorzej, ma takie dwa liście i jeszcze takie, nawet trochę mechanicznie widzę, tutaj mają uszkodzenia. No i tutaj co? No jakiś korzeń, jeden taki wyrósł troszkę dłuższy, tutaj coś zaczyna się dziać, ale generalnie to wygląda ta sadzonka no zdecydowanie najgorzej. Tutaj tak jakby ze środka taki nowy pęd próbował wyjść, ale dużo tych tkanek było takich, ja też to tak oskubałam, dużo tych tkanek było takich podgnitych, były takie suszone i one ostatecznie potem w wodzie takie się zrobiły nie za fajne. Ale nie ma tutaj takiej zgnilizny, żeby ten węzeł gnił, żeby był jakiś taki maślący się czy coś, to pod tym względem jest ok. No ale taka zdecydowanie najsłabsza sadzonka, też najgorzej ukorzeniona, ale chyba już nie chcę trzymać jej tak odrębnie i dawać jej nie wiadomo ile czasu, więc chyba jej posadzę po prostu wszystkie razem, a najwyżej tą, jak coś się będzie działo, to po prostu wyciągnę i wyrzucę. Także w sumie mamy, no nawet kępkę liści znajdziemy z tych sadzonek. Każdy ma jakąś tam swoją właśnie tą wariegację rozmaitą. To bardzo lubię, że właśnie tu na przykład jest taka piękna wariegacja, tak jest jej dość sporo. Tutaj troszkę mniej, ale też przepięknie rozłożona. No, każdy liść jest inny i wyjątkowy. Każdy liść jest inny i wyjątkowy. Bardzo lubię w ogóle taką zielono-zieloną wariegację. Ona też jest mniej obciążająca dla rośliny. No a posadzimy ją sobie do dobrze nam znanego ceramisu. Znalazłam takie dwa kubeczki, dwie takie osłonki. Myślę, że będą idealne wprost do ceramisu i do właśnie semihydroponiki. Ja pamiętam, że ja w nich kupiłam chyba albo kolendrę, albo bazylię jakiś czas temu. I jak je zobaczyłam właśnie, że tak są te kubeczki takie fajne, to sobie je odłożyłam, mówię, na pewno się do czegoś przydadzą i sobie przypomniałam o nich i znalazłam je, więc jest przygotowany, umyty, no i właśnie będziemy sadzić, bo czemu nie? Wy też piszecie, że bardzo lubicie uprawiać szczególnie niektóre typy roślin, że wam się super sprawdzają właśnie w semihydroponice. Trochę się obawiam, czy ten ceramis nie będzie się za bardzo jakoś wysypywać z tego koszyczka. No, zobaczymy. Damy sobie jedną trzecią. Tak, tutaj sobie teraz te pędy musimy jakoś tak ustawić, żeby dało to radę. O, myślę, że sympatyczna bardzo taka wiązka. I zasypiemy do końca. No, trochę wychodzi ten ceramis, ale dość się nawet zblokował. Jakoś się zblokował, więc może nie będzie jakoś super wypadać. Sprawdzimy. W najgorszym wypadku albo zmienię osłonkę na inną, taką jak ostatnio stosowałam, czyli taką, która ma tylko dziury na samym dole. Albo mam też keramzyt, także no, najwyżej będę coś się wymieniać, ale miałam ochotę spróbować takie połączenie i zobaczymy, jak ono się spisze. Trafi do takiej samej osłonki Mix Philodendron. Prezentuje się to w ten sposób. Myślę, że całkiem sympatycznie. A wczoraj zrobiłyście mi naprawdę super niespodziankę, bo niestety nie mogłam być z Wami podczas premiery, ponieważ byłam na przyjęciu takim dla dzieciaków z przedszkola i jak po prostu zerknęłam w sekcję komentarzy, to bardzo mi się podobało, że nawet się pojawiły takie komentarze, że ktoś skomentował mi, że pierwsza trafiła do sekcji komentarzy. No bardzo, bardzo mi to wiele sprawiło radości. Także potem sobie na spokojnie przeglądałam właśnie komentarze, już delektując się ciszą i spokojem w domu. Co by tutaj jeszcze z tą rośliną zrobić? Myślę, że jest też dobry moment, żeby jednak usunąć te stare liście, które z tej rośliny matecznej były. Tak to się sympatycznie prezentuje, ale myślę, że będzie się prezentować jeszcze lepiej, bo przyniosłam nożyce i obetniemy wspólnie jeszcze te liście, które z rośliny matecznej były. Ponieważ widzę, że ta krawędź z jednej strony jest zaschnięta, ale z drugiej strony jakoś tak
Jak już ma tyle nowych liści wypuszczonych, to już się pozbędźmy tych starych. Tak dla pewności, żeby nie kusić losu. Ale myślę, że wygląda to całkiem spoko i właśnie rzecz, która mnie bardzo pozytywnie nastraja, to udało się na tych sadzonkach uzyskać efekt taki, że no nie ma przędziorka, także no, to jest ten główny cel, który gdzieś był postawiony przed tym zadaniem. Widzę, że troszkę się ta sadzonka musi może tak z tą, żebyś tak wspólnie. No, także tutaj myślę, że ta akcja ratunkowa tego ktenantę bardzo pozytywnie przeszła. Niech się roślina skoncentruje teraz na nowych liściach. Myślę, że jeszcze może ten o połowę skrócimy, bo tutaj raczej po prostu to nie była zmiana grzybowa, ale tak jak już tniemy, to tniemy. No i tak jak mówię, no udało się szczęśliwie, co prawda liście są mokre, bo jeszcze przemyłam przed przesadzeniem, bo przemyłam całe sadzonki, ale fajnie, bo udało się właśnie zahamować rozwój tego przędziorka. Co prawda roślina jest jeszcze w odosobnieniu pod specjalnym nadzorem, ale wydaje mi się, że no właśnie uratowane i wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. Natomiast jeżeli chodzi o roślinę mateczną, to za chwilę ją przyniosę, ale ona nie wygląda aż tak zjawiskowo i dalej widziałam na niej oznaki przędziorka. Także robimy zmianę dekoracji. Tak prezentuje się roślina mateczna. Wypuściła dużo nowych liści, no i te liście są rzeczywiście bardzo ładne. Natomiast mam takie podejrzenie, że tutaj, nie wiem czy to widać, taka maleńka biała kropeczka, że gdzieś przy tym głównym nerwie jeszcze nadal niestety takie no niedobitki tego przędziorka znajdziemy. O! W tym miejscu przy nerwie taki jakby kropeczki, taki pyłek, że to są dalej niestety jeszcze przędziory. Ja dlatego, że ten liść jest i tak taki zmęczony, zmaltretowany i ewidentnie ma na sobie przędziorka, więc go obcinam. W sumie teraz go mogę Wam jeszcze bardziej zaprezentować. O, to jest jeszcze przędziorek niestety. Tutaj takie mamy. Takie malutkie, przy głównym nerwie białe punkciki, o. Tutaj powyżej mojego paznokcia taka biała kropeczka. To jest naprawdę mikroskopijne, wielkości kurzu. Tutaj jest takie małe zgromadzenie, takich kilku białych kropeczek powyżej mojego palca. I tutaj. Przędziorek. Tak go rozpoznacie niestety. Trzeba się naprawdę uzbroić w cierpliwość, bardzo dokładnie roślinę poprzeglądać. Jest to bestia, naprawdę, to jest bestia w sensie. Nie widać, jest bestia totalna. No, gdy roślina jest bardziej zainfekowana, to jest wiadomo, bardziej widoczne są wtedy te objawy, ponieważ mamy więcej tych kropek i nawet czasami powstaje taka jakby pajęczyna faktycznie na spodzie. Ale jeżeli mamy sytuację w takich, że już mamy pajęczynę, to znaczy, że infekcja tak by zainfekowana roślina już jest przez dłuższy czas. No i tam już sobie przędziorek, można powiedzieć, domek zrobił, bo on generalnie ten oprząt robi po to, żeby się tam schować przed innymi takimi swoimi naturalnymi wrogami. No i tutaj niestety też widzę, że jest przędziorek. No tak, no bardzo, bardzo mi przykro. Czyli widzicie, jak to długo trwa. Ile tygodni temu ja pobierałam tam te sadzonki. Zdążyły się sadzonki już ukorzenić. Z nim jest wszystko w porządku. Tutaj kilkakrotnie już była stosowana chemia. Wielokrotnie pomiędzy tym była też roślina myta. A przędziorek niestety, jak wychodził, tak wychodzi. I tu też widzę, w tym miejscu. Są takie przy samym nerwie, takie mikrokropeczki. Także niestety roślina dalej ma przędziorka. Wróci sobie dalej do swojego miejsca odosobnienia. Natomiast nowe liście są zachwycające. Ale najgorsze jest to, że przędziorek z wielką chęcią też te nowe liście atakuje. Bo one są najbardziej soczyste. I na nie ma największą chęć.
Tu chyba możemy obciąć jeszcze kawałeczek dalej, że taki suchy kikut nie sterczał. Bez szkody. Także tak to przykro wygląda. Ma duże szanse. Ja teraz jeszcze umyję najpierw całą, po prostu pod bieżącą wodą te liście, bo to jest coś, co naprawdę w przypadku infekcji przędziorkiem bardzo dobrze działa na roślinę. Ale stosuję też środki systemiczne, więc ta roślina ma też wsparcie od środka. Ma wsparcie od środka po prostu te soki w roślinie, dzięki temu, że te preparaty niektóre, to trzeba bardzo dokładnie czytać ulotkę producenta. Jeżeli pojawia się właśnie określenie systemiczny albo układowy na przykład, to znaczy właśnie, że ten preparat ma zdolność wnikania, jak roślina pobiera właśnie korzeniami wodę, to on wnika po prostu z tą wodą, korzeniami w soki rośliny i krąży ta substancja aktywna w korzeniach, w liściach, w łodygach, we wszystkim. I w momencie, w którym nam takie sącokujące pojawią się szkodniki, no to one w momencie, jak wysysają wodę z komórek, jak wysysają tą cytoplazmę, to wysysają razem z tym no, ten środek. I to jest sposób bardzo taki skuteczny, żeby właśnie ograniczyć występowanie szkodników, ale no, jest to bardzo długotrwały proces niestety. One mają duże zdolności reprodukcyjne, one się szybko rozmnażają, także obcinamy. Nie będę patrzyła na takie brzydkie liście. Czekamy, aż roślina się troszkę właśnie podregeneruje. No niestety właśnie, jak już mam roślinę, zaatakują szkodniki, to nie jest bardzo łatwo się ich pozbyć tak od już. Tylko właśnie działamy, stosujemy naprawdę skuteczne w teorii środki, a no też właśnie trwa to długo, trwa to tygodniami, trwa to miesiącami, także no i najlepiej właśnie roślinę dać jednak w odosobnienie, bo no jest duże ryzyko właśnie przenoszenia się pomiędzy poszczególnymi doniczkami tych szkodników, a one z chęcią właśnie rzucą się na te, które nie są potraktowane takim środkiem chemicznym, tylko właśnie znajdą sobie nowe miejsce. Także oglądajcie spodnią blaszkę liścia, jeżeli zobaczycie jakiekolwiek właśnie niepokojące Was kropeczki, które głównie się rozmieszczają właśnie wokół tego głównego nerwu i dopiero potem tak jakby atakują dalej. Bardzo często właśnie zaczynają od tych najmłodszych, najświeższych listków, bo no tam jest po prostu najpyszniej, najwięcej soku, największa jest ta ściana komórkowa, więc no to one padają tym łupem, a doprowadzenie rośliny do jakiegokolwiek stanu, no to tak mówię, no to jest długotrwała walka i dbajcie też o swoją higienę. Pamiętajcie o tym, żeby stosować odpowiednie środki, takie ochrony z siebie w pierwszej kolejności, jak stosujecie chemię, czyli róbcie to w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosujcie jakieś okresy, jeżeli to są bardzo silne jakieś środki chemiczne, karencji, kiedy nie macie kontaktu wy z tą rośliną i jakieś zwierzęta, że to gdzieś jest w jakimś odosobnionym, zamkniętym pokoju. Także tutaj trzeba naprawdę bez żartów naprawdę stosować się do tych wszystkich zaleceń, bo można sobie zrobić dużo krzywdy. Jeżeli chodzi o te środki takie chemiczne stosowane w ogrodach, to spotkałam się z tym, jak kiedyś bardzo tam byłam aktywna na jednym z takim forum ogrodniczym. No to tam niestety osoby zgłaszały przypadki takie, że się podtruły właśnie różnymi środkami ochrony roślin, dlatego nie ma żartów, można mieć naprawdę różne problemy, to mogą być jakieś reakcje skórne i jakieś problemy z oddychaniem, więc no tutaj trzeba się zastosować naprawdę i przede wszystkim dbajmy o nasze zdrowie i nasze bezpieczeństwo, a dopiero w dalszej kolejności patrzmy na zdrowie naszych roślin. Czasami nawet paradoksalnie lepiej jest takiej rośliny, której się, ten też jeszcze obetniemy, jest lepiej się jej pozbyć z kolekcji, bo jeżeli mamy dużo roślin, a roślina jest na przykład mocno zainfekowana i no, gdzieś tam nie widzimy szans na to, żeby się tego szkodnika pozbyć i stale ma na przykład nawracające choroby, no to albo ją gdzieś komuś dać, albo po prostu, no trudno. Czasem odżałować lepiej jedną roślinę, a zachować w zdrowiu pozostałe.
Tutaj takie kropeczki też. No, niestety po prostu, pomimo tego wszystkiego, kto jest na kanale już od dłuższego czasu, to pamiętacie na pewno, kiedy się tą rośliną zajmowałam. No, tak to wygląda. Tak to wygląda. Nieciekawie. Także przędziorek naprawdę uważam, że jest najgorszym szkodnikiem. Najgorszym. Osobiście naprawdę nienawidzę drania. Wiem, że wy piszecie często w komentarzach, że macie problem z ziemiórkami. Ja uważam, że ziemiórka to jest naprawdę najmniej szkodliwy szkodnik roślin domowych. Co prawda jest uciążliwy i wkurzający, podobnie jak muszki, owocówki, ale one nie robią takich szkód. Wiadomo, gdyby tam roślina była bardzo mocno zainfekowana. Oj, tu ten liść jest okropnie zainfekowany, naprawdę. No tutaj jest aż grubo. Tu już poszło na tych... Tu już jest nawet na tych nerwach tak promieni rozłożonych. No gdyby była roślina, tutaj tak nad moim paznokciem, gdyby roślina była rzeczywiście ziemiórką mocno zainfekowana, no to te larwy rzeczywiście mogą roślinie mocno też zaszkodzić, jeżeli chodzi o tam uszkodzenia w systemie korzeniowym. Ale ziemiórka to jest naprawdę małe piwo w porównaniu do innych drani, z którymi się przychodzi nam czasami zmierzyć. I ja, tak jak mówię, moje doświadczenia są takie, że po prostu przędziorek to jest zło i unikam. I powiedziałam sobie już dawno, że nie będę kupowała żadnych kaletei ani marant. No ale coś tam jeszcze mam, więc tak jak mówię, mam tak tenantę, bardzo mi się podobało, super mnie cieszy, ale jak sobie tak pomyślę o tym właśnie, jak jest kłopotliwy i ile szkodników, jak magnes po prostu przyciąga, to mi się odechciewa. Więc tym bardziej jestem zdziwiona tym, co Wam powiedziałam w ostatnim filmie, że jednym z moich ulubieńców ostatnich miesięcy jest ta kalatea. Jest to wprost niepojęte. Sama jestem tym zszokowana. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że macie taką roślinę, której byliście przekonani, że to w ogóle nie będzie miłości, a jednak cieszy i jest właśnie dużo frajdy z tego, że jest u Was w domu. No, także dzisiaj, kochani, to można powiedzieć, przesadziliśmy sezonki z tego, zrobiliśmy przegląd tego, że tutaj jest dalej dramat i nie wiem, bo zastosowałam środek i nawet wiem, że on na bank tam jeszcze jest, ponieważ on ma bardzo charakterystyczny taki zapach. I ja go teraz, jak doniczkę podniosłam i postawiłam na stole, to ja ten zapach wyczuwam, więc no na pewno te środki są i działają, a no i tak mówię i pokazuję Wam, no przędziorek. No w najlepsze dalej tutaj, co prawda nie jest jakaś ta roślina tak zainfekowana, żeby była pajęczyna, czy żeby cała bolaszka gdzieś była, czy nawet już nie ma tych takich, tutaj tak za bardzo nie ma, jak na tym poprzedniej roślinie, gdzie Wam pokazywałam, to tutaj może na tym tak troszkę takie widać zblaknięcie tej zielonej części, ale roślina tak jakby, no nie wskazuje z wyglądu, że jest jakaś mocno chora, a jest. Więc ku przestrodze, przeglądajcie swoje rośliny. Okres właśnie zimowy, okres, kiedy mamy włączone centralne ogrzewanie w domu i jest ciepło, to jest moment, w którym szkodniki bardzo chętnie atakują, tym bardziej właśnie zimą, bo nie tylko właśnie są sprzyjające warunki, jeżeli chodzi o wilgotność powietrza, ale dodatkowo rośliny są w trochę gorszej kondycji. A wiadomo, jak ktoś jest słaby, tak jak nasze rośliny teraz, no to łatwiej jest po prostu paść ofiarą w tym momencie, no i atakuje nas takie straszne straszydło, które Wam ostatnio pokazywałam. No, sadzonki mam się dobrze, także jakiś optymistyczny akcent, ale nie będę już ich przynosić, bo musiałabym znowu umyć ręce. Tutaj wszystko umyć, zdezynfekować, bo starajmy się właśnie mocno separować te rośliny, które są chore. Natomiast chciałam Wam je pokazać. Bardzo Wam, kochani, dziękuję. Zapraszam Was na kolejne vlogmasy, a w przyszłym tygodniu przed świętami czeka na Was, mam nadzieję, bardzo miła niespodzianka na kanale. Także zaglądajcie przed świętami jeszcze coś miłego dla Was mam przygotowanego. Także, kochani, dziś Wam dziękuję, życzę Wam wszystkiego zielonego, życzę Wam cudownego dnia i zaglądnijcie ponownie. Pa, pa!